Cześć, witajcie w kolejnym poradniku dla bardzo, bardzo początkujących graczy i w online pod tytułem Korporacja jako podstawowa jednostka społeczna w wielkim i nieprzyjaznym wszechświecie. Jakby się ktoś jeszcze nie domyślił po tytule i tym wstępie, o czym będzie dzisiejszy odcinek, to tak, dzisiaj rozpoczniemy omawianie korporacji, ale nie takie omawianie korporacji, jakie do tej pory gdzieś tam się w pojedynczych odcinkach wzmianki przewijały, że no tak, jest coś takiego jak korporacja, i może by do niej należeć i tak dalej. Tym razem przejedziemy już, tak mam nadzieję, temat z grubsza po całości, czyli opowiemy sobie, jakie są podstawowe informacje, które potrzebujemy wiedzieć na temat korporacji z punktu widzenia nas jako początkującego gracza, bądź ogólnie jako gracza. Następnie przejdziemy do troszkę bardziej zaawansowanych tematów, ale to już będą kolejne odcinki, takich jak tworzenie nowej korporacji, czyli jak zostać panem prezesem, oraz późniejszych bardzo skomplikowanych tematów związanych między innymi z zarządzaniem korporacją i ustawianiem różnych dziwnych rzeczy, które niestety będą nam bardzo potrzebne i przy pomocy których na przykład będziemy mogli zostać okradzani ze wszystkiego, co mamy. W momencie, kiedy zakładamy naszą postać, kiedy po raz pierwszy znajdujemy się w przestrzeni kosmicznej, w nadzy, w kapsule, tak jak nas gracz stworzył, od razu jesteśmy członkami korporacji. Co prawda jest to korporacja tak zwana NPC-kowa i najczęściej będzie to, po pierwsze, będziemy mogli znaleźć informacje na temat do korporacji, tak jak należy nasza postać właśnie w ekranie character sheet. Tutaj po prawej stronie mamy oczywiście nasze imię, stan naszego konta, security status, gdzie mamy medical clona, naszą piękną podobiznę, z którą niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Potem mamy naszą rasę z całym bloodline'em, no i na samym końcu corporation. I to wybieraliśmy mniej więcej na samym końcu, jak tworzyliśmy postać. Pamiętacie, tam były różne takie właśnie opcje do wyboru, mogliśmy sobie jedną machnąć. To jest powiązane wszystko z lore i również z tym, z rasą i bloodline'em i ancestry i tak dalej. To jest szczegół. W tej chwili nasza tester militarzy Dami należy do korporacji, która się nazywa, żeby nie skłamać, Republic Military School. Korporacja NPC-kowa i właściwie to jest wszystko, co musimy wiedzieć na obecną chwilę. Dodatkowo informacje również pod tym kątem znajdziemy w Neocomie, w zakładce Corporation, gdzie będą wyszczególnione tak zwane details, takie jak na przykład kto jest prezesem naszej korporacji, tak zwanym CEO, czyli Chief Executive Officer po angielsku, gdzie jest nasza kwatera główna, tak zwany ticker, czyli skrócona nazwa, coś, co się nazywa shares, o tym jeszcze będziemy mówili w kolejnych odcinkach, tak zwany tax rate, ponieważ każda korporacja może narzucić na swoich członków opodatkowanie, które będzie pobierane od różnych dziwnych operacji, takich jak na przykład bounty, takich jak, no głównie bounty, prawda? Czyli jeżeli zastrzelimy jakiegoś moba, to po przekroczeniu pewnego progu zostanie przy wypłacie tej nagrody za głowę tego pirata, zostanie potrącony nam podatek na rzecz naszej korporacji i będzie zasilał jej portfel. Następnie mamy informację, że można składać do naszej korporacji aplikacje przy pomocy takiego narzędzia, co się nazywa application, o którym za chwilę powiemy, oraz że w naszej korporacji jest zabroniony tak zwany friendly fire. I też uwaga, w momencie, kiedy można by było atakować swoich własnych korporatów, moglibyście do siebie na przykład zacząć strzelać w hajseku i wtedy nie spotkałoby się to z żadnymi reperkusjami. Tyle w linijce details. Następnie mamy linijkę offices. Tutaj byłyby wylistowane biura, tak zwane na stacjach kosmicznych, w których po pierwsze się można do naszej korporacji zapisać, po drugie wiązałyby się te biura z posiadaniem tam hangarów. O hangarach jeszcze powiemy. Również w momencie, kiedy nasza korporacja będzie posiadała jakieś stacje kosmiczne, wtedy oczywiście również będą tutaj wylistowane. Ale dlaczego nasza NPC-kowa korporacja jest taka zła? Ona ma przecież swoje zalety. W takiej NPC-kowej korporacji jesteśmy bezpieczni, bo nie można nam wypowiedzieć żadnej wojny
i właściwie latamy i tyle z tego mamy. No właściwie to jest koniec zalet. Owszem, w NPC-owej korporacji nie możemy zostać zawordekowani ani przez korporację, ani przez sojusz. Jednak po pierwsze podatek 11%, no to jest całkiem sporo i zwróćcie uwagę, że to są pieniądze, które znikają tak naprawdę. To jest 11% waszych zarobków pochodzących z farmienia mobów, nie wiem, z dostawania jakichś innych banty. Market chyba nie jest objęty podatkiem korporacyjnym zasadniczo. No ale to jest 11%, które znika w niebyt. Więc jeżeli chcielibyście dołączyć do korporacji należącej do graczy, no to wtedy po pierwsze, tam są podatki niższe, czyli de facto wy będziecie, więcej pieniędzy będzie zostawało w waszym własnym portfelu. Po drugie, te pieniądze teoretycznie nigdzie nie przepadną, tylko trafią do korporacji i korporacja za nie będzie mogła na przykład kupić paliwo do stacji kosmicznej, albo jakieś statki, albo coś innego, albo po prostu CEO będzie w stanie całą tą kasę zdefraudować i wyjechać na Bahamy. Ewentualnie również pamiętajcie o tym, że mimo tego, że korporacja należąca do graczy może być obiektem deklaracji wojny, jednak posiada inne zalety, takie jak na przykład możliwość posiadania własnej stacji kosmicznej, własnego posa i nawet własnego systemu słonecznego, jakby się ktoś uparł w którymś momencie, więc myślę, że poza niektórymi niedogodnościami to są jednak bardzo duże plusy dodatnie. Polecam wam znaleźć sobie korporację należącą do gracza. W jaki sposób tego możemy dokonać? No jest co najmniej kilka różnych sposobów. No, na początek najłatwiej, najłatwiej, tak, na taki sposób, jaki na pewno jesteśmy w stanie się natknąć. Tutaj na razie jest ciężko, bo nie widzę nikogo na overview, który nie byłby w naszej korporacji, więc sobie nie zobaczymy, ale raz na jakiś czas w kosmosie wiszą takie oto różne kontenery, no to jest akurat Mobile Depot tak zwane, wiszą kontenery, wiszą Mobile Depot, wiszą jakieś jetkany, często są ponazywane i robią one zasadniczo za tablicę ogłoszeń. Które to tablice ogłoszeń? No najczęściej mówią nam o tym, że jest to reklama. No to tutaj polska korporacja rekrutuje. Zaraz obok japońska korporacja rekrutuje. Jak się przyjrzymy, to takich billboardów jest więcej. Jeden, drugi, jeszcze jakaś inna polska korporacja i ruska korporacja nawet rekrutuje. No w ten sposób możecie znaleźć jakąś korporację, która wam odpowiada. Podobnie możecie trafić na jakiegoś gracza, który będzie w jakiejś innej korporacji i z zakładki tu Caldari Provisions to raczej, kurczę, słaby pomysł, znajdźmy jakąś inną. Na przykład ten, on się znajduje w takiej i takiej korporacji i klikając na tą korporację znajduje się oczywiście szybkie description, zakładkę attributes, ponadto w zakładce standings. Wy jako członek NPC-owej korporacji raczej rzadko tutaj znajdziecie jakiekolwiek wytyczne, ale wiąże się to właśnie ze standingami i tymi flagami czerwonymi, niebieskimi, szarymi i tak dalej, o których mówiliśmy również w odcinku osobnym. Kolejna zakładka Alliance History, czyli historia sojuszy, w jakich jest bądź była dana korporacja oraz historia wojen, jakie ta korporacja stoczyła bądź toczy. W przypadku również tego okna w dolnym rogu znajdzie się funkcja Apply to Join, która otworzy, jeżeli korporacja oczywiście będzie miała taką funkcję aktywną, bo o tej funkcji powiemy później w przypadku, kiedy będziemy tworzyli naszą korporację, to jest na to ustawienie, żeby taką funkcję włączyć lub wyłączyć, ale to okno pozwoli nam wysłać zgłoszenie rekrutacyjne do nich, że hello, chcemy do was dołączyć, po wciśnięciu przycisku OK, takie zgłoszenie zostanie wysłane. Trzecim sposobem na znalezienie korporacji będzie to oczywiście znowu zakładka Neocomu, okno Corporations i zakładka Recruitment, gdzie będzie znajdowała się taka wyszukiwarka, jeśli można by ją nazwać, pozwalająca nam znaleźć korporację, która teoretycznie będzie odpowiadała naszym oczekiwaniom. Po pierwsze możemy spróbować wyszukać korporację po nazwie. Do tego służy to pierwsze okno. No ale
zakładamy, że nie znamy jej nazwy, bo jesteśmy nowym graczem, więc możemy użyć pierwszego filtru, tak zwanego Looking For, gdzie będziemy mogli odhaczyć typy aktywności, jakimi dana korporacja się zajmuje. Te wszystkie ustawienia, które ten filtr może z siebie wypluć, są wcześniej zdefiniowane przez oficerów bądź prezesów korporacji, którzy po prostu wystawiają takie informacje, żeby się w tej wyszukiwarce mogły znaleźć. Więc tak jak wspomniałem, looking for są to rodzaje aktywności, które dana korporacja toczy. Następnie area of operations, gdzie ta korporacja zdefiniowała obszar swojego działania. Czy siedzą w highseku, w lowseku, nullseku czy w wormholach. Tutaj również możemy taki filtr uruchomić. Następnie mamy zakładkę languages. No to tutaj mamy tylko te główne języki: angielski, niemiecki, hiszpański, ruski, francuski i japoński, czyli te główne języki z gry. Ale jeżeli szukalibyście korporacji, no, po tym filtrze akurat się nie da, bo nie ma tutaj języka polskiego, ale jak traficie korporację z nazwą Czarne Chmury i podpisem Polska Korporacja i ze szczegółami oczywiście wszystkim w języku polskim, no to myślę, że chyba łatwo się domyślić, że to jest polska korporacja, gdzie zasadniczo po polskiemu też umieją. Następnie mamy taki suwaczek, który jest w stanie określić, w jakich godzinach jesteśmy w stanie grać. No, zasadniczo może to świadczyć o tak zwanym time zone, ponieważ jako, że EVE Online jest grą sandboxową, gdzie na całym świecie jest właściwie tylko jeden serwer i jak my idziemy spać, to ci w Hongkongu się budzą dopiero, więc sami rozumiecie. Jeżeli zaznaczycie sobie oczywiście tutaj pod kątem tak zwanego EVE Time, czyli czasu serwerowego, no my mamy na tyle szczęście, że jesteśmy w CET, czyli w tej samej strefie czasowej, w której jest Islandia, gdzie stoją serwery CCP i EVE Online'a, no to tylko poza okresem czasu zimowego, gdzie jesteśmy GMT plus 1, wtedy no, ta strefa czasowa się mniej więcej zgadza. W tej chwili mamy czas zimowy, więc EVE Time jest godzina 19.34, a u nas w rzeczywistości jest 20. Więc to jest taki szczegół, ale to tylko przez parę miesięcy w roku, prawda? W każdym razie, ustawiając ten suwak, jesteście w stanie sobie zdefiniować, w jakich godzinach czasowych dana korporacja może działać, bo nie ukrywajmy, mogą być takie, które działają tylko od 8 do 16, bo potem jest środek nocy i dospać. Następnie mamy size of corporations. To tutaj definiujemy ilość członków tej korporacji. Czy chcemy działać w korporacji, która ma bardzo dużo ludzi, czy chcemy działać w jakiejś mniejszej, bo nas tłum nie kręci i tak dalej. Wtedy również na tym suwaku jesteśmy sobie w stanie zdefiniować. Potem mamy checkboxa Exclude Friendly Fire Corporations. Tutaj zostaną wyrzucone z tej wyszukiwarki wszystkie korporacje, które mają włączony tak zwany Friendly Fire, o którym już wspomniałem. Następnie mamy checkboxa Exclude Corporation in Alliances, czyli korporacje, które są członkami sojuszy, nie będą wyświetlane. I na samym końcu mamy Exclude if current skill points do not meet requirements. Ten ostatni checkbox mówi nam o tym, że korporacja może sobie zażyczyć tylko graczy z odpowiednim doświadczeniem wyrażonym w skill pointach, czyli z odpowiednią ilością skill pointów naszej postaci i na przykład poniżej 10 milionów skill pointów nie przyjmujemy, bo nie gramy z dubami. To w żaden sposób nie rozpatrujcie tego jako atak na klony alfa. Owszem, można to teoretycznie tak troszkę zinterpretować, jednak pamiętajcie również o tym, że klonem alfa może być ktoś, kto ma nawet 100 milionów skill pointów, tylko po prostu nie chciało mu się opłacić abonamentu i tyle, nie? Więc to tak naprawdę o niczym nie świadczy. Jeżeli już ustawiliśmy swój filtr, gdzieś po prawej stronie wypluło nam wyniki w postaci korporacji, całej listy i odpowiednio różne tutaj dziwne rzeczy będą nam pokazywały. Po pierwsze, mały biały trójkącik będzie nam rozwijał dodatkowe informacje dotyczące tej korporacji, jakiś tutaj liścik motywacyjny, dlaczego chcielibyśmy akurat do nich dołączyć i wszystkie pozostałe ustawienia dotyczące po części również tych filtrów po lewej stronie, po których ta korporacja się w tej liście wyników znalazła. Będziemy tutaj mieli godło, miniaturkę, symbol naszej korporacji, wyleciało mi z mózgu, jak to adekwatnie nazwać.
Następnie będziemy mieli kolumnę z sojuszem. Tam, gdzie tego sojuszu nie ma, będzie to wyszerzone. Tam, gdzie korporacja znajduje się w sojuszu, będzie takie bardziej charakterystyczne. A jeśli sojusz będzie miał własną miniaturkę, tworzenie miniaturek do sojuszy to jest w ogóle osobny temat. Sojusze w ogóle będą osobnym tematem osobnego odcinka, więc tu się nie będziemy specjalnie zagłębiali. Wtedy również będzie obrazek takiego sojuszu widoczny. Najczęściej jesteście w stanie zobaczyć obrazki takich sojuszy na przykład na billboardach znajdujących się w stacjach kosmicznych. Tam lecą czasem takie reklamy i się właśnie przywijają czasem takie obrazki o na przykład coś takiego. Kolejna kolumna będzie to oczywiście nazwa korporacji oraz jakieś szybkie info. Następnie w przypadku, jeżeli korporacja będzie w stanie, będzie miała aktywną wojnę w momencie, kiedy ją wyszukamy, będzie posiadała taką ikonkę dwóch mieczy oraz będzie napisane z jakimi innymi korporacjami w danym momencie ta korporacja będzie w stanie wojny. Tu będą wylistowane właściwie wszystkie korporacje z poziomu sojuszu, bo to działa tak, że jeżeli wypowiadamy wojnę, to wypowiadamy wojnę nie korporacji, tylko całemu sojuszowi, jeżeli korporacja jest w sojuszu. Nawet jeżeli my nie jesteśmy w sojuszu. Więc no to takie tam działanie. O korporacjach jeszcze powiemy. Następnie mamy informacje na temat poprawności, zgodności naszego wyszukiwania pod kątem filtrów, czyli że no, ta korporacja z naszymi wynikami to jest 100%, więc jesteśmy wink wink kompatybilni, oraz przycisk apply, który otwiera nam okno pozwalający na wysłanie naszego zgłoszenia do danej, dołączenia do danej korporacji, jeżeli oczywiście korporacja ma taką funkcję uruchomioną, a nie korzysta z jakichś, nie wiem, zewnętrznych, z innych, bardziej skomplikowanych. Elo tylko testuje. I tak, 07. I wysłaliśmy nasze zgłoszenie. Jeżeli mamy jakieś aktywne zgłoszenia, będą one widoczne w zakładce My Applications i zasadniczo tak, robiłem dubla i tutaj wielkie, wielkie sorry dla szefów czarnych chmur, bo już zdążyli mi przysłać maila, że zapraszają mnie na rozmowę kwalifikacyjną, więc przykro mi, niestety tylko sprawdzałem. Możecie w każdej chwili wycofać tą aplikację. Nie wiem dlaczego Access Denied, nawet nie wiem dlaczego tu jest więcej niż jedna się pojawia, nie ma takiej, nie mam pojęcia. Ale jesteście w stanie wycofać tą aplikację również z tego miejsca. I jeżeli chcielibyście dołączyć do korporacji Czarne Chmury, jak najbardziej polska korporacja rekrutują. No i jeszcze raz przepraszam za zamieszanie. Kolejnym miejscem, gdzie możemy znaleźć nie wiem, korporację potencjalną, jaką byśmy chcieli dołączyć. Co prawda to jest bardziej już wyszukiwarka w momencie, kiedy wiemy, czego szukamy mniej więcej. Jest to normalne People and Places i jeżeli wpiszemy tutaj w nazwę, na przykład jakąś częściową nazwę korporacji, wtedy oczywiście w oknie, w wyniku wysypią nam się oczywiście wszyscy agenci, postacie graczy i no oczywiście korporacje, które będą miały częściową nazwę zawierającą wpisaną przez nas frazę. No, cała reszta pod prawym przyciskiem myszy. Show info oczywiście będzie w dalszym ciągu taka sama. Tutaj się nic innego nie zmieni. Ostatnim miejscem, które przychodzi mi do głowy, gdzie możemy znaleźć korporacje, do których potencjalnie chcielibyśmy dołączyć, jest tak zwane offices na stacjach kosmicznych należących do NPC-ków. W kwestii biur zainstalowanych na poszczególnych stacjach, to jeszcze będziemy o tym mówili, jak widzimy tutaj offices available 0, to głównie dlatego, że na każdej stacji kosmicznej jest ograniczona liczba biur, które można wynajmować, jednocześnie przy korporacji ograniczona liczba miejsc na biura korporacji należących do graczy, które można wynajmować w tym samym czasie. I jeżeli jest miejsc zero, no to nasza korporacja tutaj biura nie wynajmie. To się tam wiąże z między innymi z hangarami, z dostępami, ale to będzie tematem osobnego odcinka dotyczącego korporacji. I również na tej całej liście, to chyba jest 24 miejsca czy coś takiego, będą znajdowały się biura korporacyjne różnych korporacji. No, takich, które po prostu opłacają tutaj rachunki za dzierżawę i również w tym miejscu będziemy mieli informacje o tym, jak wygląda znaczek tej korporacji, jakie jest jego imię. Będzie oczywiście show info
panel dostępny z tego samego miejsca i również przycisk Apply to Join, który zrealizuje nam dosłownie taki sam ticket, jaki żeśmy już wysłali do czarnych chmur. Jeszcze raz sorry za zamieszanie. Ale jeżeli nasz, jeżeli in-game albo out-game, właściwie nasza jakakolwiek aplikacja zostanie rozpatrzona pomyślnie, wtedy zostaniemy zaproszeni do korporacji. Czy informacja o tym przyjdzie nam na pocztę? Tak, zasadniczo dostaniemy o tym informację na pocztę, jak również w naszym notification feed taka informacja wyskoczy. I po kliknięciu w oknie całego tego rekrutmentu tutaj, czyli Corporation zakładka Recruitment My Applications, wysłana przez nas aplikacja do gildii będzie miała no, status, że invited to join, czyli możemy dołączyć. Mamy na to, właściwie chyba nie ma na to jakiegoś górnego limitu czasu, przynajmniej ja nie kojarzę, ale możemy albo zaakceptować, dołączając od razu automatycznie wtedy do danej korporacji, bądź withdraw, czyli wycofać to zaproszenie, że nie, my jednak już nie chcemy i wtedy oczywiście informacja zwrotna trafi do odpowiedniego oficera. Jeżeli staliśmy się już pełnoprawnym członkiem korporacji, do której chcieliśmy dołączyć, będziemy mieli taką informację w naszym charakterze, gdzie będziemy mieli oczywiście symbol godło tej całej naszej korporacji, jak również w zakładce Corporations Home będziemy również mieli tą korporację wyszczególnioną. Pamiętajcie, że oprócz środków znajdujących się tylko wewnątrz gry, czyli tych wyszukiwarek, czyli reklam, które są porozrzucane w postaci kontenerów gdzieś w przestrzeni, najczęściej przy bramach, przy stacjach kosmicznych, Gita tego jest po prostu pełno, w sam proces szukania korporacji przez Was musi również przebiegać w wyszukiwarce internetowej. I zanim do takiej korporacji dołączycie, no to nie wiem, spróbujcie popytać ludzi, co to za korporacja, wyszukać jakieś informacje na forum, jest na to kilka stron, jak i w WHO, jak no, na killboardach na przykład można się zorientować, czym się ta korporacja tak naprawdę trudni. Jeżeli stwierdzicie, że taka korporacja Wam odpowiada, bądź coś Wam się w tej korporacji nie będzie podobać na podstawie danych, które zgromadzicie, no to wtedy możecie podjąć ostateczną decyzję, czy chcecie spróbować szczęścia w tej korporacji, czy jednak nie, wolicie postać i spróbować szczęścia w jakiejś innej, może lepszej. Jeżeli chcielibyśmy wykręcić się z takiej korporacji, bo z jakiegoś powodu dostaliśmy się do niej, no i się okazuje, że no tu jest tylko dwóch gości, tak? Ja i moje odbicie w lustrze, więc raczej chcielibyśmy się stąd zawinąć. Po pierwsze, mamy w tym oknie przycisk Quit Corporation i co nas zasadniczo wyrzuci z korporacji. Jednak istnieje jeszcze inne miejsce, na przykład w jakimś czacie. Po dołączeniu do korporacji zostaniecie wrzuceni automatycznie od razu na Corporation Chat Channel i jest to czat dostępny tylko i wyłącznie dla członków korporacji. Jeżeli klikniemy na siebie prawym przyciskiem myszy, będziemy również mieli opcję Quit Corporation. Z tym tylko, że będzie się ona tutaj rozwijała na dwie funkcje. Remove all roles and gradable roles to dotyczy sytuacji, kiedy będziemy mieli nadane jakieś szersze uprawnienia przez naszego korpmastera bądź oficerów i nie jesteśmy w stanie quitnąć z gildii przed pozbyciem się tych funkcji, więc do tego służy ta opcja. Następnie mamy opcję Confirm Quit Corporation, która nas również z tej korporacji wyrzuci. Fun fact, nie wiem czym to jest spowodowane, ale w momencie, kiedy zrzucamy z siebie wszystkie role i funkcje, które zostały nam nadane, przycisk Quit Corporation w oknie Corporations posiada cooldown 24 godziny, natomiast po kliknięciu prawym i użyciu Quit Corporation, Confirm Quit Corporation wyrzuca nas z korporacji natychmiastowo. Because reasons. Jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli macie jakieś uwagi dotyczące tego odcinka wstępnego do korporacji, być może zapomniałem o czymś powiedzieć, jest to bardzo prawdopodobne, bo korporacje są cholernie złożonym tematem, ale jeżeli chodzi o punkt widzenia osoby szukającej korporacji, no to z kwestii technicznych właściwie powiedzieliśmy wszystko na dzisiaj w tym poradniku dla bardzo, bardzo początkujących graczy i online i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Każda z podstawowych frakcji Amar Galente
że w ten sposób, ponieważ no i nazywa się to export, tak? Standingach mówiliśmy w odcinku poświęconym standingom. Bądź dwa wydziałka lub dwie wyrzuty rakiety i tak dalej, i tak dalej. Velator co prawda ma niewielki... Kiedy klikniemy przycisk... Ośmioprocentowy uzysk z 1000 punktów to będzie tylko 80, natomiast z miliona no to już będzie 800, więc no, sami widzicie, prawda? Im więcej tarczmacie, tym więcej taki buff wam da. Znajdując się na niej orbicie, możemy otworzyć naszą pokona go w możliwości ostrzału z... praktycznie w niemal każdym trzecią grupą fregat będzie taka, która na pewno wzbudzi uśmiech.